Halo, witam w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek. Rozwój naszego miasteczka, oczywiście miasta. No, jest tutaj zaopatrzenie, ale tutaj daliśmy, widzę już, żeby się budowały domy. Na sklepie jest małe zaopatrzenie. Dajmy tu. Tu się wybuduje. Tu się niech zmieści jeszcze jakiś. No dobra, chyba jest git. Tu możemy jeszcze walnąć. Dobra, ale też zaopatrzebowanie jest na przemysł. Ja bym chciał tutaj zrobić strefę przemysłową. Rolniczą. O, niewielkie miasteczko. No i mamy tutaj dużo, dużo nowych rzeczy. A przede wszystkim to transport publiczny, jakby miejski. Wycieczki, poczta, autobusy. Taksówki, dobra, jest dużo, dużo nowych rzeczy. Mamy 60 tysięcy. Więc trzeba chyba powoli zacząć się tutaj. Trzeba powoli zacząć tutaj nowe rzeczy jakieś budować. Prąd, zacznijmy od prądu, tak. Prąd jest teraz najważniejszy. Tutaj można 20 megawatów wyciągnąć. No, nie powiem tutaj. Takie 20 MW kolejne. Ile to kosztuje? 12 tysięcy. To jest 20 MW, a to wyciąga ile? 16, to jest o wiele bardziej opłacalne. Postawmy dwa. Jak nam no, o wiele, od razu prąd skoczył. Centrum, o kurde, dużo rzeczy jest do postawienia. Cmentarz. Tak, cmentarz, a najlepiej krematorium jakieś by się przydało. No dobra, nie ma chyba krematorium jeszcze, nie mamy odblokowanego, więc trzeba cmentarz postawić. A cmentarz to najlepiej chyba gdzieś na zboczu miasta, tak mi się wydaje. Albo inaczej, czy my mamy jakieś kościoły? Czy ja mam tu powgrywane jakieś kościoły? To jest pytanie. Centrum handlowe. O, mam Lidla na przykład wgranego. Mam Tesco. Ale. Czy ja mam jakiś kościół wgrany? Chyba nie. Nexusu. Nie mam. No i szkoda, bo nie wybudujemy sobie takiego w takim razie. Co to jest? Takiego ładnego sobie tutaj jakby kompleksu. Ale no, w takim razie sam cmentarz postawimy. Myślę, że tutaj będzie dobry pomysł na ten cmentarz. Dobra. Jak cmentarz, tutaj też szkołę drugą by się przydało postawić. Bo pojemnościowo jeszcze wyciąga, ale jeszcze. Druga szkoła albo szkołę średnią już. 24 tysiące. 1000 miejsc. Taka jedna szkoła średnia gdzieś tutaj. Też bardziej gdzieś przy głównym tym postawiłbym szczerze. Szkołę średnią. Tutaj. Tak, ustawmy tutaj szkołę średnią. No miejmy nadzieję, że to wystarczy. Brakuje nam gotówki. Tutaj dalej niech się budują sklepy. Bo widzę, że jest zaopatrzenie. No nie. Pożar. I czy tu dojedzie straż pożarna? Dojedzie. No tu straż. No straż ta jedna chyba nam wystarczy jeszcze mimo wszystko. Jak to jest tutaj z chorobami? Jedna klinika to też mało. Tutaj drugą postawić by się przydało, ale nas nie stać na to. Z policja. A policja jeszcze wystarczy, ale śmieci nie wystarczają. Czemu? Czemu śmieciarek więcej nie poleci? Prosto.
Rozumiem. Lecą dopiero teraz. No dobra, to chyba będzie trzeba wybudować centrum, bo mi stać na nie. 45 tysięcy. Ale już mi nie stać. Chyba, że pożyczka. To też jest pewien sposób. 9 tysięcy jakiś skansen z bunkrami. O, rozrywka za parking. Zastanawiam się, gdzie parking tu wsadzi. Na przykład, tylko... takie coś. 500. No niech będzie tutaj, jeszcze postawmy. Tego przemysłu nam tutaj brakuje. I z tymi śmieciami też nie ogarniamy my. No i szkoły. Też szkoły, gdzie to jest edukacja? Tutaj. Szkoła by się przydała. 12 tysięcy szkoła podstawowa, 300 uczniów, a szkoła społeczna... No jest mała niby, ta. Bo nie jest taka mała. Tu za 7,5 mamy taką szkołę. No to postawmy taką. Co tam? No, niech będzie. Niech te szkoły podstawowe miejmy ogarnięte. Szkoły średnie też. O, niech ludzie się wykształcają tutaj. Wykształcają, no, edukują. O. I te śmieci, z tymi śmieciami jest problem. Plus jeszcze... Tą dzielnicę tutaj przemysłową. Dobra, śmieci podwyższmy w takim razie do 100%. Pożyczki na 60 i 20 tysięcy możemy wziąć. Jak to jest z wodą? Woda jeszcze daje, elektryczność też jest na dość dobrym poziomie. Więc możemy, jeśli chodzi o budżet, możemy wodę zostawić, ale możemy tutaj energię elektryczną zmniejszyć. Edukacja jest ok. Nie no, to zostawmy chyba już na setnym poziomie. Już możemy zmniejszyć do 80, zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj szło i możemy teraz poprzeglądać sobie. Nie, śmieci na pewno musimy na wyższy, to ja dałem śmieci na wyższy, na 100% na wyżej musimy dać. Jeden chory w miejscu w placówek jest dość dużo, myślę, że chociaż jest jedna, to też tak zastanawiające. Podwyższmy zdrowie. Straż pożarna jest jedna i też mi się wydaje, że trzeba podwyższyć. Policję tak samo i edukację, tak, edukację tym bardziej, czyli tak naprawdę wszystko, co tutaj jest, podwyższmy tak do tych 90%. Coś to będziemy zwiększać. Próbuję przeoszczędzić troszeczkę. Mimo wszystko. No i tu widzicie, znowu jest problem, za chwilę będzie trzeba rozbudowywać strefy, bo znowu jest zaopatrzebowanie duże na ludzi. No dobra, no to w sumie zacznijmy budować. To taką strefę wybudujmy. Dobra. To teraz tak, jeśli chodzi o domy, no to postawmy tu. Sklepy tutaj. No tak wybudujmy, niech się budują.
No i tu znowu potrzebna z tą śmieciarką są problemy. Śmieciarką, no ze śmieciami są problemy mimo wszystko. Trzeba centrum recyklingu wziąć pożyczkę na 60 tysięcy. Mhm. Wziąć wbudować te małe centrum recyklingu tutaj. Wydziarki i rezerwa wpadów, wskaż ich tak. Niech jeżdżą, niech uzupełniają. Jak to z korkami jest tutaj? No to też jest ważna rzecz. No, drugi wjazd do miasta się przyda. Drugi miasto wyjazda się zdecydowanie przyda. Za niedługo też zrobić. Mhm. Również myślę, że tutaj jakaś ścieżka. Można byłoby zrobić ścieżkę taką żwirową. Która powiedzmy by... Chciałbym, żeby ta ścieżka tutaj się łączyła, tylko... No dobra, zróbmy coś w tym stylu. Tak, tak, nie za ładnie to wygląda. Co mam tak dziwne takie ściąganie? Okej. O, boli troszeczkę, boli. Ta kładka, no ale nie, no jest git, no kładka jak kładka. O to chodzi, żeby ludzie z tego korzystali. No, żeby nie przechodzili tak często przez pas, po prostu. Żeby z tych domów wszyscy mogli lecieć tą ścieżką sobie. Po prostu. Dobra, to jest zapotrzebowanie na przemysł. A my tutaj musimy zrobić jakiś zjazd. To są same zjazdy z autostrady, więc będzie trzeba zrobić to... ten zjazd samemu. Albo rondo tu kolejne strzelić. Małe. To jest małe rondo? Nie, to jest małe rondo, no. Małe rondo tutaj strzelić gdzieś. Albo gdzieś tutaj. Powiedzmy, że tutaj byłby kolejny zjazd do miasta. No, zróbmy tak. Tylko czekajcie. Dalej. No, tutaj gdzieś drogę pociągnijmy. Dobra. Teraz tak. Uleśmy te drogi. I te. No i chyba git jest. Dobra. Tak, przeciągnijmy. Powiedzmy. Tutaj tak drogę. Zacznijmy robić tutaj no przemysł. Chcemy, że coś takiego na początek. Również usuńmy tylko craft teraz. No jak to wtrafić? O. No, czekaj. Dobra. Prąd dawaj to. I to sobie przeciągniemy. Tyłem. A tutaj sobie zrobimy dalej drogi. Sobie zróbmy taką drogę tutaj też. Zobaczymy, czy to się będzie sprawiać, czy to będzie jakieś korki dużo za duże robić. Może robić. No zobaczymy.
Dobra, to teraz tak, strefę przemysłową tu robimy. Dzielnicę. I to jest tak. Też strefę przemysłową tu robimy. O. I robimy tak. Rolnicza, to będzie. Tak. No i teraz robimy tutaj jeszcze przepisy. Zapatrzenie w czujniki dymu. Powiedzmy coś z tyłu. Jaka spalenia, no dokładnie to też tutaj się przyda. A nie, to jest wystarczająco dużo, tylko tu mi chodziło o zwykłą dzielnicę, żeby troszeczkę. A nie, to jest dzielnica. Okej, dobra. To czekajcie, to nie, do dzielnicy zmniejszmy troszeczkę. Nie, no musimy tu zwiększyć. To w takim razie to zmniejszmy troszeczkę. Tak, żeby. O! Się tak zlewają zbytnio. No dobra, niech się zlewają. To tak, dajmy tutaj. Tutaj, tutaj. Ale też pójdźmy w przemysł tutaj rolniczy i nas nie stać na główny budynek farmy. Tylko kosztuje 15 tysięcy. No, musi się uzbierać. Woda. Właśnie, woda. Się budują pierwsze jakby tutaj farby. Miasto się rozwija. Co mnie cieszy oczywiście. No, nie no, a prądu nie ma, dobra, to prąd to rozumiem, że nie ma. No właśnie, tutaj zaczyna się robić mały problem a propos wody. Bo wody nam zaczyna brakować po prostu. Czyli wchodzimy w budżet. Zwiększamy też zaopatrzenie na prąd i wodę. No i prąd nam wystarczy, wody nam też, więc jest dobrze. Tylko dochody. Potrzebujemy jak najwyższych dochodów. Też jakieś miejsca na domy są pojedyncze. No tu też będzie trzeba zrobić zdecydowanie jakieś ścieżkę, myślę. Zdecydowanie tutaj stąd na przykład. No, będzie trzeba też zrobić. Pyta jeszcze połączenie autobusowe. No bo to się ten przemysł robi, a nam tutaj rośnie wskaźnik zapotrzebowania na strefy mieszkalne. No już jest nie za ciekawie. Jak tu ta szkoła, no to jeszcze są miejsca. Dobra, 15 tysięcy. Postawmy ten główny budynek farmy. Tutaj. Jest i on. I tak nas nie stać na chwilę na nickolwiek. Na nic nas nie stać, ale no to będziemy chyba jakiś mały pola, chyba w pole uprawne zainwestujemy. Tutaj strzelimy sobie. A po 3 się zmieszczą, po 2. No, będzie dobrze. Ale na początku, zanim to zrobimy, to trzeba rozbudować jeszcze tutaj strefy mieszkalne. Ale w tym jest też problem z tymi strefami mieszkalnymi teraz.
Bo kurde, nie mam pieniędzy. To tu sklepy. Tu strefy mieszkalne jeszcze zróbmy. No widzicie, tutaj wykształconych pracowników zaczyna brakować. Jak to z edukacją tu jest? Pojemnościowo... No, nie mieścicie się. Uniwersytety też już jest zapotrzebowanie. To jest problem, zaczyna się robić problem mały. Trzeba też tutaj brakować pracowników do roli tutaj. Dobra, mamy 10 tysięcy, no i to nam musi wystarczyć. Jak to jeszcze z pożyczką chciałbym zobaczyć? No, dużo to jeszcze do spłaty jest. No to... To będzie skosztować ogromną kwotę zrobienie tego. Ale nawet my tego potrzebujemy. My tego potrzebujemy. Mi się to może tu nie podobać, że my tu budujemy, no ale musimy tutaj budować. To znowu zrobimy takie dziwne ulice, bo to miejsce też jakoś trzeba zagospodarować tutaj. No i chyba jest git. To w sumie byśmy mogli jeszcze połączyć. No. Tylko tu jeszcze wodę trzeba podprowadzić. Zaczynają uciekać z naszego miasta. O nie, to się robi niedobry już. Dobra, no to zacznijmy w takim razie. Stawiać tutaj domy, ale tutaj nie chcemy domów. To tutaj chcemy domy. Tutaj chcemy sklepy, tu chcemy domy. No tu tak samo, sklepy, nie wiem co się stało z tymi strefami, że tak to się zrobiło. No dobra, niech się budują. No i domy tu są popuszczane przez to, że brakuje wykształconych pracowników. No i tak widziałem też, że wam wody zaczyna brakować powoli. To jest prąd. No prąd też można zwiększyć. Prąd. Ile prądu? Na prąd mamy dużo wody jeszcze. Wody też nam się udało zwiększyć obroty. Dobra, znowu przybywają mieszkańcy, a nie uciekają. To dobrze. Bierzmy 8 tysięcy i wbudujemy sobie dwa pola tutaj. Już. Tutaj powiedzmy. Dobra. Nie no, chcemy się bawełny, my chcemy się mieć ziemniaki, chcemy. Dokładnie. Już nie, dobra, niech to coś pszenica. O, pszenica ładnie wygląda. Tutaj. To niech się pszenica robi. No i nie, postawmy tutaj jeszcze jedną strefę przemysłową. No i tak, tutaj można to eksportować, albo można też tutaj na mąkę.
Tylko żeby mąkę móc, to tutaj potrzebujemy. Co my tu potrzebujemy? Chyba mąki jeszcze robić nie możemy. Możemy silosy postawić za 6000. To nie wiem, to postawmy ci silos. Powiedzmy, że tu. Mały silos. A, bo to będą dawać nam. Dobra, no to tłusty, niech na razie będzie pusty. Dobra, dajmy zrównoważony na przykład. Macie o przemyśle. Importowania zasobów. O kurde, jesteśmy na minusie 1000 aż z tego przemysłu. No zobaczymy, czy to się zwróci z czasem. Zobaczmy, na początku dalej tego przemysłu, tutaj przemysł jest potrzebny. To dobudujmy tutaj kolejną strefę przemysłową, powiedzmy. Mniej więcej, powiedzmy, tutaj pól uprawnych. Powiedzmy dwa kolejne jeszcze. Zobaczymy, jak to się tutaj opłaci. A, bo oni to importują. A, dobra, to nie. To ja nie chcę, to ja chcę, żeby on był pusty. I chcę, żeby po prostu sprzedali te plony. To będziemy. Teraz ten. To ja nie chcę, bo to za duży tutaj ten. Importujemy tego. Już do tego importujemy, ale 27 minut odcinka już, to jest bardzo długo, więc to będzie na tyle w tym odcinku. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.